Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers, gdzie gramy czarną kompanią. Zastanawiałem się w ostatnim odcinku, komu dać tą wspaniałą tarczę, którą mamy po Lindwurmie, skraftowaną. No i tak mówiłem, że może ci, którzy się najbardziej zasłużyli w bitwie z Lindwurmem. Jakby patrzyłem na podsumowanie, no to najwięcej za kills miał, czy najwięcej ubitych stworów miał Zabójca, Sylwek i Axonosus, po dwa. Problem jest w tym, że Sylwek jest w zasadzie, no Sylwek jest tym hybrydą, ale głównie się posługuje jednak albo łukiem, albo piką, więc tarcza mu na nic nie jest potrzebna. Z kolei Axonosus posługuje się też piką, bo on ma tą permanentną ranę, więc ma minus 30 HP, więc raczej w drugiej linii stoi. Natomiast Zabójca jest duelistą, więc nie potrzebuje tarczy. Tak więc żadna z tych postaci nie pasuje, żeby miała po prostu tarczę. Patrząc z kolei po zdobytych punktach doświadczenia, no to najwięcej miał Charlie, więc się zastanawiam, mam dwie rzeczy do wyboru, albo dać Charlie'emu, Charlie'emu by akurat bardzo pasowało, albo skorzystać z systemu do głosowań, tylko pytanie w jaki sposób, to znaczy puścić na przykład głosowanie i ci, którzy zagłosują na tak, to spośród tych wybrać taką postać, która będzie miała najmniejszy rzut kostką, bo to wtedy jest jakby najlepiej, ale jednocześnie będzie mogła w ogóle tarczę nosić. No to też jest opcja. Tylko wydaje mi się, że to głosowanie to troszkę zajęłoby nam czasu i mogłoby być trochę nudne, więc dajmy może jednak arbitralnie kapitan podejmie po prostu decyzję, że Charlie dostaje tą ładną tarczę. Czy w ogóle on da rady ją nosić? O, da rady. Dobra. Więc Charlie już tą tarczą bardzo fajnie będzie wyglądał. Można by oczywiście dać tankowi, ale tank ma tutaj tarczę 20-20. Ty masz 17-25 range defense, więc jest w zasadzie ok. Dobra. Na czym to dalej żeśmy skończyli? Potrzebujemy sierżanta, to wiem. Hełm upadłego to wiem, więc czy tutaj żeśmy wszystko zrobili, co mieliśmy zrobić? Żarcie mamy, tak, tu jest drogie trochę, to mamy. Zakupów więcej chyba nie ma co tutaj robić, więc zobaczmy co to za kontrakt. O, to jest nasz człowiek, tradarara, mercenary. Rajd na dom tego. Przez 5 dni. Zniszczyć ile tylko można. Czy my się będziemy w to angażować, kurczę? Szczerze mówiąc. Jeszcze żeśmy czegoś takiego nie robili. Ale wtedy będziemy mieć jeden z rodów. Będziemy mieli po prostu wrogi. A ile oni za to zapłacą? 980 w przód i 4000. A więcej? Nie, więcej nam nie dadzą. A spróbujmy to zaakceptować, najwyżej odmówimy. Zobaczmy, czy w ogóle mamy jakiekolwiek szanse. Chociaż nie. Jak patrząc, jak była ta ekipa w poprzednim odcinku, która tam z nami walczyła z tymi orkami, to po prostu... To nie wiem, czy my mamy na tyle dobre wyposażenie. To by połowa ludzi zginęła, tak mi się wydaje. Znaczy, rajd rajdem. W sumie przez 5 dni musielibyśmy się tak naprawdę włóczyć tylko i tam coś próbować. Nie bierzemy stron między tymi. Nie bierzemy stron między rodami. Nie wiem, czy to, które byśmy mieli zaatakować zresztą też, bo nie przyjrzałem się do końca. Więc cóż, wracamy powoli na południe, myślę. Czy można by jeszcze do Mitterfels i Torfstadt odwiedzić? Tu jeszcze mamy jakąś jedną lokację, nie pamiętam co tam było.
zrobić takim, tak przejść i wrócić z powrotem tutaj po ten hełm. Może coś takiego byśmy zrobili. Dobra. No te wojny rodów, nie, Czarna Kompania nie będzie się biła, że tak powiem, za innych. Co tu się dzieje? Jakiś kupiec, dobra, dobra, co on tam chce? Mapę. To znowu zabulimy 1300 koron. Nie. To znaczy byśmy jakąś lokację fajną znaleźli. Ancient Battle Site. Ha, czy w ogóle się nam opłaca za 1300? Nie, znajdziemy sami sobie jakieś tam starożytne pola bitwy. Nie będziemy takich rzeczy tu robić. O kurczę, ci zaatakowali karawanę. Mam nadzieję, że nie będą Mitterfels atakowali. Mitterfels widzę, że został... Nie, tutaj jakby... Myślałem, że został tylko im jeden... ten... Jedna lokacja, ale nie, oni mają bardziej na wschodzie. O, tu jest fajnie, bo mamy kilka różnych takich, powiedzmy... prostych kontraktów. Zobaczmy, co to za kontrakty są. Bla, bla, bla. Słucham was. Znalezienie czego, jakiejś krypty. To akurat jest nam w sam raz. Bardzo dobrze. 380, 400 koron to nie jest dużo, ale możemy się powłóczyć. Crypt of Mooring. Region The Hammocks. Na północny wschód. Północny wschód. Czy ja dobrze wschód? Wschód? Północ. Dobra. Dobra. Północny wschód. North East. Możemy zrobić. Tu. House Eichhoff taken Weidenbach. Gdzie to się zrobiło? Weidenbach. Gdzie to w ogóle jest, ten Weidenbach? Sandholm? Nie mogę tego znaleźć. Albo jestem tu. A, to zielonym zdobyli, biali zdobyli na zielonych. Dobrze dla nich. Dobra, gdzie my to jesteśmy? My szukamy lokacji. 400 koron to się może nie bardzo opłaca, ale może będzie kontrakt, żeby zaatakować tą lokację. A nawet jakby nie było, to sobie i tak zaatakujemy. Tu Hammox. A ci się tu jacyś włóczą w ogóle? Ojej, ile ich tam leci. Psy do nas dołączają. Dobra, bierzemy kolejnego psiaka. Ile ty już psiaków żeśmy zgromadzili? Kto teraz będzie może brać psiaka? Halina, bierz psiaka. Masz białego. Nie widzę tutaj lokacji nigdzie. The Hammocks, no to gdzieś tutaj. To pewnie może gdzieś być też u góry, więc obejdziemy tak naokoło. Pewnie się będziemy włóczyć, ale i tak możemy sobie tu poodkrywać te lokacje. Aha, nie zadbałem o żywność, powiedział kapitan. W tym momencie zrzedły miny wszystkim w kompanii. Map. Hills Cross to the West. No to akurat idziemy w tym kierunku, co trzeba. Tu pewnie się to znajduje. Co tam jest? Unknown Garrison. Jest coś jeszcze? Znane? Nie. Dużo się tu włóczy. Więc najpierw odbierzmy ten, bo i tak musimy żarcie sobie zrobić, a później się jeszcze raz. Undead. 13 Undead. Necromancer. Fallen Hero. Kurczę. To by było najlepsze dla sierżanta, tylko nie mamy sierżanta, ale nie ma duchów, więc... ludzie do boju. Charlie, Bjorn, Halina, Lavior, Svein jest. Tak. Necromancera tylko trzeba będzie tam tego. Ty jesteś następny w kolejce, tylko nie wiem, na drugą linię cię dać? Nie. Ja myślę, że potrzebny jest ktoś na pierwszą linię w tym momencie. Może ty. Będziesz dosuwał do przodu.
Czy coś potrzebujemy jeszcze? Wszystko jest gites. Dobra, dawaj Necro. On stamtąd wyszedł, więc tam może będzie łatwiej później. Nie uciekaj! Gonić dziada! Fallen Hero będzie ciekawym wyzwaniem. Dobra, poczekajmy na nich. Aha, w ogóle to się możemy cofnąć troszkę do tyłu, tak naprawdę. Tak. Możemy się w ogóle tam cofnąć. W jakiś sprytny sposób. Dobra, was wyślemy tutaj. Ty na razie możesz, o, tu zająć miejsce. Zanim będziesz, ty będziesz tutaj. Gdzie tu cię dać, żeby było to jakieś sensowne? Tu będziesz miał jeden kujkę. Tu jest najlepsza kujka w takim wypadku. Dobra. Ty możesz pilnować tu. Lawior możesz stanąć tu. Halina w sumie możesz stanąć tu. Maciek tu. Bjorn, waszym celem jest pójść naokoło. Ty sobie powinieneś stanąć w sumie gdzieś tu. Na razie czarni na wymiankę na ten, a reszta idzie tędy. Aha, tylko żeby was tam nie złapali zapuszczonymi portkami. Zobaczmy, jak oni się rozdzielą. Tu jest Fallen Hero. Czy wy jesteście w stanie... No, przydałby się Maciek tutaj na dole. Dobra, ty w ogóle się wycofaj. Vernon. Zróbmy tak. Ty możesz tu zostać, bardzo dobrze. Poczekaj na razie strzelanie, poczekajcie. Czy ty jesteś, Legardus, w stanie tutaj przeciwko Fallen Hero? Trochę bym się bał tego. Nie wiem, czy zdążysz, żeby z Maćkiem się zamienić. Czy wy jesteście w stanie... Co, ty zrób tutaj i zaangażuj się z nimi w walkę. Właśnie. Ty poczekaj. Lawior, ty masz Indomitable, więc możesz tu stać spokojnie. Natomiast Maciek, jakbyś tutaj jakoś doszedł. Nie wiem, czy zdążysz. Może zdążysz. Ty poczekaj, a ty czekaj na razie. Ty idź tu. Z tą ładną swoją tarczą. Ty idziesz naokoło. A, dorwało. No, nie. Dobra, spoko. Zdążysz się tutaj cofnąć. A wy... Dobra. Halina, możesz tam siedzieć. Dobrze, ty w sumie, Bjorn, sobie poradzisz, mam nadzieję. Czekaj. Ach, dorwał Maćka jednak. W sumie nie ma znaczenia. Tak naprawdę. Możemy z tej górki co najwyżej zrezygnować. Czy ciebie jak tutaj dam, będzie to bezpieczne? Oni i tak mogą do ciebie dojść, tylko że ja bym chciał, wiesz co, zrób tak. Albo i nie. Dobra, wy tam czekacie. Ty możesz się wycofać tu troszkę na razie. Ty tutaj czekasz. Ty czekaj na razie.
Indomitable. Czy on zdoła tutaj dojść i uderzyć? Nie wiem. Dobra. Czy ty jesteś w stanie jakoś tam naokoło polecieć, żeby cię ten nie dorwał, kurczę? Dobrze, o to chodziło. Wymanewrowaliśmy ich trochę. Tylko oczywiście tutaj musicie wytrzymać ten napór. Nie wiem, czy dwie osoby tam wystarczą. Ten próbuje naokoło obejść. A nie uda mu się to. Mam nadzieję. Halina. Dobrze. Na wszelki wypadek tutaj zastaw. Drogę. Dobra, czekaj. Indomitable na razie ci nie jest potrzebny. Nie tak, tak. Ty się będziesz bawił tutaj jak mieczem. Czy ty możesz kogoś tutaj zawdziać? Chyba nie. Na razie poczekaj. Czy tu jest jakaś jedna? Okej. O. Dobra. A, no właśnie, Maciek, ty nie jesteś w stanie tutaj przejść. Nawet nie włączam Indomitable. O, bardzo dobrze. Nie ma hełmu. Więc Axonosus nie dostanie hełmu. No dobra, ty na wszelki wypadek sobie zrób Shield Wall i weź go tak. Dobra. Wspomóc tamtą flankę. Weź tu idź. Charlie. A ten będzie wzmacniał tych. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A włącz te Indomitable na wszelki wypadek. Bo jesteś dwóch, masz koło siebie, a ty... Na pewno tego jeszcze będziesz musiał przejść, ale to już jest lepiej. O, nawet dwóch ich tam jest. Dobrze. Indomitable nie ma sensu. I tego wzmocnił. O, proszę, proszę. Ale błąd popełnił. Popełnił błąd. No dobrze. Popełniłeś błąd, brachu. Łucznicy, odpocznijcie sobie. Ktoś niech pomoże tam zabójcy.
Dobra, wy tu na razie czekacie. Dobra. O rany, ile ich tam się, kurczę, odtworzyło. Czy ty jesteś w stanie go tu kujnąć? Jesteś w stanie. Będziesz miał przynajmniej jedną... jednego wroga zabitego. Dobra, reszta tam zostaje, bo tutaj zabójca może mieć pewne problemy. Pomoc w drodze. O kurde. A, zapomniałem, że tam jest dwóch. Pomoc w drodze. Dobra, mamy już go. Załatwiony. O kurczę, głowa wysoko poleciała. No, kończcie już. No, dawać ludzie. No, z tą tarczą to się nieźle, Charlie, sprawiłeś. Co mamy? No, jakieś śmieci generalnie rzecz biorąc. Ale dobrze. Nie wiem, właśnie nie przyjrzałem się, czy ktoś dostał promocję. 400 koron, dobra. Promocja, promocja. Halina i Svein, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się tym zaraz tu zajmiemy, tylko najpierw posprzedajemy te wszystkie śmieci. Tych to chyba nigdy nie sprzedamy z zyskiem. Właśnie jakie tu są ceny? 15 to tak średnio na jeża, że tak powiem. Ale przynajmniej takie najgorsze, najgorszy szajs powiedzmy sprzedajmy. O właśnie. A resztę będziemy sobie gdzieś tam później sprzedawać może. Tak, żeby mieć troszkę więcej tutaj miejsca. To można by kupić gdzieś, bo to jest tanie. Narzędzia są tanie, to bierzemy narzędzia. Żarcie przede wszystkim. Medyczne są drogie. Spróbujmy to gdzieś przehandlować. No dobra. Reszty nie sprzedaję. Co tu mamy jeszcze? Zbrojmistrz. Szału nie ma. Fletcher. No to, na to nas nie stać. Ha! Do zatrudnienia. Grave Robber. Miner. Boyer. To akurat nie ma za bardzo sensu. No dobra, to zobaczmy na te promocje. Halina, ty jesteś piechurem. Czego ci tu brakuje? 68, ja bym tu podciągnął to. To można by ci podciągnąć melee defense. Podciągnąć tu, resolve masz w miarę ok. To też masz w miarę ok. Ojej. Czyli Halina.
Halina, perki, jakie ci tu brakuje? Steel Bro, Weapon Mastery, Recover nie masz. A to Recover by ci się przydało. Dobra. Natomiast, dobrze, i Halina, wędrujesz do rezerwy na chwilkę. Svein, perki recover, jak dla sierżanta. I co? Resolve na pewno. Fatigue też. Range defense mogłoby się przydać, ale w sumie melee skill też by ci się przydało, jak masz teraz okazję podciągnąć. Dobra. I ty zostajesz jednak, bo chcę, żeby szybko dojść jeszcze dwa poziomy. Rally the troops i... No właśnie, Rally the troops potrzebujemy jak najszybciej. Jak dla ciebie. Rany, ile mamy minut? 26 minut. Zobaczmy jeszcze, co to za kontrakt tu jest. Northwest, Army Binglet, Go Meet Further Instructions, Final Beta. Nie. Nie będziemy służyć pod innymi. To co, Torwarstadt. Jeszcze sobie pójdziemy. Amunicji nam brakuje. W sumie mogłem tu kupić, no ale trudno. Aha, i tą musimy, tę kryptę się wybrać. Ale to już pewnie w następnym odcinku. Co tu mamy ciekawego? Ziup. 2700. No byłoby dobre, tylko nas nie stać. Ha. Tawerna. Noble Houses, to mnie interesuje. W sumie to byśmy mogli sprzedać. Jak tu jest ze sprzedażą? Jeszcze gorzej niż tam. Amunicja jest za to tania. Miner, Militia. 28 minut. Co za kontrakty? Blablabla. Every page different. Nightmares. Kurczę. 850 za walkę z tymi. Kurczę, nie lubię z tymi walczyć. 910. Dajmy na razie akcept i I'll finish need some time. I zobaczymy, co jest tutaj. Co my tu mamy? Znaleźć bestię. Unhold. 1690. Plus 400. Szczerze mówiąc, walka z Unhold... Nie wiem. Możemy zrobić tak samo. I'll need some time. Kurczę, nie doczytałem. Unhold, no właśnie. I zdecydujemy może w następnym odcinku, co będziemy robić. Bo w tym momencie mamy trzy rzeczy do wyboru. Może głosowanie zrobimy, albo coś w tym stylu. O co, mamy Unhold, mamy kryptę i mamy ten cały taki, no. Rany, co to było? No i te... no. Nightmares. Zgubiłem słowo po polsku w tym momencie. Ja wiem, czy warto głosowanie robić, czy wszystkie trzy kontrakty, dwa kontrakty zrobić i później jeszcze to załatwić. Może tak by spróbować. W zasadzie mamy
Mamy nieźle, że tak powiem, wyposażonych ludzi. Mamy ludzi w tym momencie z tymi. Z perkami Undomitable, które się bardzo dobrze przydają właśnie do walki z Unhold. Pytanie, ile tych Unhold będzie? Jak będzie 3, to jeszcze spoko. Jak będzie 5 czy więcej, no to może być problem. Dobra, zastanowię się do następnego odcinka, a na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć!